Witajcie moi drodzy. Troszkę dzisiaj wieje, ale mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać. Pewnie widzieliście miniaturkę i tytuł. Macie nic nie wiedzieć. System energetyczny jest coraz bardziej skomplikowany. I ja odnoszę takie wrażenie, nie wiem jak wy, ale ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie to jest celowy zabieg. Zobaczcie, jak skomplikowane są rachunki za energię. Coś tam wyszukać, to naprawdę trzeba być ekspertem. To nawet, powiem szczerze, osoby takie jak my gubią się w tym wszystkim. Po prostu my nie jesteśmy w stanie sobie już poradzić z liczeniem tego wszystkiego, z analizą tych danych, z tym coś, co oni tam próbują zawrzeć, te informacje w tych, na tych rachunkach. Jedne są bardziej czytelne, drugie mniej czytelne, ale naprawdę, no po co? No właśnie po to, żebyście nic nie wiedzieli. Ale to wszystko nie dotyczy tylko rachunków za energię. Zobaczcie, jak skomplikowany jest cały system rozliczeń. Przecież tak naprawdę można było zrobić to prosto. Było wiadomo, że prędzej czy później jednak ta fotowoltaika się przyjmie, że ludzie będą ją montować, bo to się dzieje na całym świecie, to jest taki trend. Więc co? No wprowadzili sobie net metering. System opustowy. No wszystko fajnie, nie? Pomijam aspekt, że nikt absolutnie nie powiedział wam wówczas, że kiedyś jak tej fotowoltaiki będzie dużo, to będziecie mieć problemy z napięciem. Ale to jest zupełnie osobna kwestia. Okej, montujcie. Będziecie mieć tańszy prąd. Wszystko fajnie. Ale co dalej? No, oni sobie zakładali, że ludzie w Polsce będą te instalacje wykonywać powoli, że do 2030 roku, bo taki był zamiar ich, będzie w Polsce 1 000 000 instalacji fotowoltaicznych. No a co zrobili Polacy? No jak to Polacy, nie? Zaskoczyli wszystkich. I w ciągu roku zrobili 1 000 000 instalacji. No i sieć elektroenergetyczna przestała wydalać. Po prostu stała się niewystarczająca. To wszystko siada. Napięcia rosną bardzo mocno. Dochodzi do tego, że w niektórych rejonach kraju te napięcia w tej chwili, kiedy już mamy ładną pogodę, to notorycznie wynoszą powyżej 253 V. A co to oznacza? No falowniki się muszą wyłączyć. I teraz do czego prowadzę tak naprawdę ten dzisiejszy wywiad? Słuchajcie, taki artykuł trafiłem, że chyba wczoraj czy przedwczoraj Sławek na swoim kanale też już o tym mówił. Natomiast przeczytałem ten artykuł i zobaczcie, jak to wygląda. Energii jest za dużo, no ale jak wy sobie ją sami produkujecie, to z automatu zakłady energetyczne tracą. No bo tego prądu wam nie sprzedają, tak? Więc próbują za wszelką cenę zrobić coś, żeby jednak ten prąd wam sprzedać. No i teraz co mogą zrobić? No wymyślili sobie, że w tej chwili no to będziecie musieli sobie założyć tak zwane specjalne magiczne urządzenie, o którym jeszcze nikt nie słyszał, nikt go nie widział. Ale jak chcecie się podłączać do sieci, chcecie swoje instalacje podłączać, to oni będą musieli mieć możliwość sterowania waszym falownikiem, tak żeby w przypadku, kiedy tej energii jest za dużo, żeby mogli wam wyłączyć ten falownik. Albo bardzo mocno zmniejszyć moc, ale raczej wyłączyć, bo taki jest kierunek. To jest najprostsze do zrobienia. Mało tego. Za to urządzenie będziecie musieli w 50% zapłacić wy. Ile ono będzie kosztowało, nikt nie wie. Ale może kosztować 1000, 1500, 2000, nie wiem. Wymyślam coś, żeby z was pieniądze zedrzeć, to się nie martwcie. No i co? I znowu płacenie. Płać. No właśnie. A teraz spójrzmy na system rozliczeń z drugiej strony. Bo tutaj jakby twierdzą jeszcze, że było zabawniej, że ci, co są w net meteringu, to ich to nie dotyczy. Ci, co są w net billingu, z automatu od lipca, czy tam od sierpnia, bo tam to tak gdzieś był ten termin przesuwany, przejdą na taryfy dynamiczne. Tak wielu z was pisało wcześniej w komentarzach pod tymi moimi materiałami, które nagrywałem, że to niemożliwe, to się nie wydarzy, że oni absolutnie nie mogą nikogo zmusić do niczego.
No i zobaczcie, już z automatu będzie przejście. I co? Nie ma tych urządzeń, o których mówiłem. Więc jeżeli tak, jeżeli z jednej strony zmuszą do przejścia na taryfy dynamiczne, no to z automatu będziecie musieli zapłacić za energię oddawaną do sieci. Bo za tą energię oddawaną do sieci nie będą płaciły tylko te osoby, które będą miały to urządzenie. Wtedy ewentualnie jak będzie nadmiar, to będzie following wyłączony, czyli nie będzie jej oddawać, czyli będzie zero. Ale jakby nie będzie się oddawać, no to znaczy, że będzie się pobierać. A jak będzie pobierać, to będziecie płacić. Jak wam się to podoba? Jakbyście nie robili, to będziecie płacić. Czyli mają, oni dążą do tego, żeby nie było za friko. Żebyście nie byli w stanie mieć własnej energii za darmo. Nawet jak wam się instalacja fotowoltaiczna zwraca czy zwróciła, to nie. Wy macie im bulić. Dożywotnio bulić. No i jedynym rozwiązaniem na to jest oczywiście magazyn energii, bo ci, którzy będą mieli ten magazyn zainstalowany, którzy w niego zainwestują, no to będą mogli sobie tą energią dynamicznie niejako zarządzać, prawda? Czyli nadmiar energii kumulować w magazynie, potem autokonsumpcja, jeżeli będzie zbyt wysokie napięcie w sieci, no to wiadomo, że od tej sieci się odciąć, wyłączyć zabezpieczenie, czyli taki hybryda off-grid, tak? Coś takiego. No ale to tak ma wyglądać, tak ma funkcjonować. Tylko, że mało kto, może zawrócę już, mało kto w tej chwili te magazyny jeszcze montuje. Jest to coraz bardziej popularne, ale ludzie nadal twierdzą, że to tak średnio się opłaca. No i zobaczycie, jak to się będzie opłacało, jak te ceny energii znowu pójdą do góry, bo one stale idą do góry. Jeżeli ktoś z was zakłada, że nie, że to jest straszenie, że prąd nie będzie drożał, no to weźcie się zastanówcie tak normalnie. Tak logicznie pomyślcie. Czy ceny produktów w sklepach nie rosną? Czy wszystko jest w tych samych cenach, co było jeszcze rok temu, dwa i trzy? Ja wiem, tam kwestia konfliktu, tak, i tak dalej, jednego, drugiego, na Ukrainie i tak dalej. Coś tam się dzieje, ale nie. Niby tam wraca do normy, tak, inflacja spada, ceny nie spadają. I to, że na giełdzie nawet cena energii spadnie, tam w rozliczeniu za megawattogodzinę, to nie znaczy, że wy będziecie mieć taniej. To tak po prostu nie działa. Wy będziecie kupować we własnej taryfie, we własnym rozliczeniu, a oni będą robić wszystko, żebyście za wszelką cenę płacili za tą energię. Jeśli nie będziecie mieć normalnego systemu rozliczeń, nie będziecie mieć rozwiązania, które będzie w stanie zapobiec jakiemukolwiek odłączaniu przez nich, czy sterowaniu, to sobie nie poradzicie. Oni wam wkręcają szpilę za wszelką cenę od tych zmian, od tego wszystkiego, po prostu czacha dymi. No czacha dymi. To się nie da inaczej. Zmiany, komplikujemy jeszcze bardziej, że tak, teraz net billing jest taki, że tutaj 1:1, ale to w tym, tutaj za energię tak, za dystrybucję już nie, będziecie płacić. Dojdą jakieś nowe rozwiązania. Słuchajcie, co wy myślicie, że oni się finalnie za net metering nie wezmą? No, jeżeli tak myślicie, to jesteście bardzo naiwni. Najpierw net billing, tak, a potem net metering. To nie będzie 15 lat. Będą robić wszystko, żeby was z tego systemu wyrzucić. Albo wprowadzą opłaty za moc bierną, albo jakieś inne wymyślą opłaty. Zrobią coś, żeby to było niekorzystne. No bo ktoś przyjął, że to będzie do 2030 roku. A tu się szybciej wydarzyło, więc oni tracą potężne pieniądze. Jest im to nie w smak. No i co? Może jakiś nowy system teraz powstanie? Net coś tam znowu wymyślą, nie? Który będzie się wydawał na początku korzystny. Ale tylko na początku. Potem już nie. Przecież taryfy dynamiczne mają działać tak, że jeżeli energia będzie tania, to macie z niej w teorii korzystać, a jak będzie droga, to macie z niej nie korzystać. No to jest logiczne, prawda? No ale żeby z niej nie korzystać, kiedy jest droga, no to musicie ją gdzieś zakumulować. No najwygodniej oczywiście w magazynie energii, we własnym magazynie energii. I o ile faktycznie tutaj w przypadku netmeteringowców no nie ma tego problemu, no bo macie ten wirtualny magazyn energii. O tyle w netbillingu nie ma wirtualnego magazynu. Tu płacicie za każdą kilowatogodzinę pobraną, wysłaną, no bo tak to jest rozliczane. No i co?
Jak Wam się to podoba? Bo myślę, że jeśli się zgodzicie na to, żeby Wam energetyka założyła urządzenie do Waszego falownika, urządzenie, dzięki któremu będą mogli sterować tym falownikiem, czyli najpewniej go po prostu wyłączą, no to zobaczcie. Wyłączą falownik, a Wy chcecie korzystać z prądu. No to co? Pobieracie go z sieci, tak? Więc płacicie. Jak nie wyłączą, no to nie wtłoczycie energii, bo napięcie jest za wysokie. Czyli falownik sam się wyłączy. Czyli dalej pobieracie z sieci, czyli płacicie. Jeżeli nie będziecie mieli urządzenia przez nich zamożonego, a będziecie, czy jesteście w net billingu, to co? To wtedy Was ten system tak zwanej kwoty zero w przypadku cen ujemnych na rynku nie obejmie i będziecie płacili za oddawanie energii, za próbę oddawania energii do sieci, o ile to będzie możliwe, bo jak się falownik wyłączy, no to nie. To wtedy pobieracie, więc płacicie. A jak się nie wyłączy, bo napięcie jeszcze nie będzie przekraczało średnio w ciągu 10 minut tych 253 V, to będziecie pchać energię do sieci. Nie mając tego magicznego urządzenia, płacicie za wpychanie energii. Ile? To się dopiero okaże. Oni sobie pewnie wymyślą taką stawkę, żeby było to nieopłacalne. No i jak nie patrzeć, dupa z tyłu, nie? Właśnie. No trzeba, słuchajcie, jakoś przeciwdziałać temu. Trzeba się zebrać, trzeba coś wymyślić, tak? I ktoś pewnie z Was zaraz napisze w komentarzu, że znowu magazyny, znowu to nie ma sensu, to się nie opłaca. No tylko się policzcie, jak Wam się będzie opłacało to płacenie cały czas przez najbliższe 5, 10, 15 lat, zanim coś się na rynku znowu nie zmieni, może nie powstanie ta elektrownia atomowa, notabene, którą też trzeba będzie utrzymać, która też będzie droga, bo to nie ma nic za darmo. No to, no jak to funkcjonować, jak żyć, no? Teraz zobaczcie, bo ktoś tam pisze, Ty tam te czarne swoje wizje snujesz, teorie spiskowe. No ale ile z tych rzeczy tak naprawdę się sprawdziło już? No ja mam wrażenie, że dużo ponad 95%. Ciągle się sprawdza. Ja te informacje naprawdę, słuchajcie, ich nie wymyślam. Ja obserwuję rynek amerykański, obserwuję rynek europejski w innych krajach. No i to jest logiczne, że to przyjdzie do Polski. Prędzej czy później. Tylko że w Polsce będzie jeszcze 2 albo 3 razy mocniej, silniej, będzie śruba dokręcona. No i róbcie z tym, co chcecie, z tą informacją. Ale tak to realnie wygląda. Także do Was należy decyzja, co robić, czy się uniezależniać, czy dalej brnąć w to bagno energetyczne. No ale mam nadzieję, że tak powiem, wymyślicie już coś takiego, żeby to Wam się bardziej kalkulowało i opłacało, bo pozostanie w tym systemie, który jest teraz, naprawdę nie ma sensu. Słuchajcie, nie przedłużam. W tej chwili myślę, że czas na taką refleksję, na przemyślenie. Zastanówcie się i napiszcie mi w komentarzach, bardzo proszę, co o tym sądzicie. Czy widzicie jakieś zmiany w tym kierunku całym, w tym całym postępowaniu, które się tutaj dzieje, prawda? W tym, co mówiłem wcześniej, w stosunku do tego, co jest dzisiaj. To są ważne rzeczy. Ja też z tego jakieś wnioski wyciągam i też potem na tej podstawie coś do Was więcej mówię, tak? Analizuję to wszystko. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużam. Do następnego razu trzymajcie się. Jeżeli możecie, to bardzo proszę o subskrypcję, o komentarze, o łapy w górę. To pomaga. I do następnego razu trzymajcie się. Cześć!